Witam Was, moi drodzy. Dzisiejszy filmik będzie bardzo osobisty. Przyszło mi do głowy, że opowiem Wam, jak w młodości nieustannie walczyłam z nadwagą. Dla mnie to była otyłość, dla mnie to był stan wieloryba. Miałam poczucie takiej niskiej wartości siebie. No wiemy doskonale, ten kto doświadczył lub doświadcza tego stanu, a szczególnie jest to kobieta czy dziewczyna, wie dokładnie, jak się czujemy. Mając 18 lat, miałam 90 kg żywej wagi. No, może ktoś powie, że to nie tak strasznie, ale obecnie mam 60 kg żywej wagi, czyli 90 i 60, no to jest 30 kg różnicy. I teraz zadają mi ludzie pytania, jeżeli w ogóle powracam do tego tematu, a dzisiaj czytałam Wasze wpisy na ankiecie, bo te osoby, które już wypełniały tę ankietę, taką publiczną ankietę, poprosiłam Was o tematy, które interesowałyby Was szczególnie. No i tak natknęłam się na temat właśnie nadwaga i otyłość i z tym związany smutek i tak dalej, więc chciałabym go podjąć niekoniecznie w odniesieniu do akurat do kamertonów, którymi, jak wiecie, się ostatnio jaram, chciałam powiedzieć, ale w odniesieniu do jakby taka retrospekcja dotycząca mojego życia. No i wracając do tego stanu właśnie takiej wiecznej nadwagi, wiadomo, jak człowiek jest młody, to jest w dużym stopniu dyskryminacja w towarzystwie, no bo na imprezy zaprasza się zgrabne, atrakcyjne laski. No i jeżeli człowiek ma ten kompleks naprawdę rozwinięty mocno, z takim obrzydzeniem do siebie, no to nie jest fajnie, to nie jest fajnie. I metody, których ja podejmowałam się przez wiele lat, to było nieustanne odchudzanie. Zresztą u mnie moja mama i moja babcia ciągle się odchudzały, aczkolwiek no, były średniej wagi i nie można było powiedzieć o ich jakiejś szczególnej otyłości. Temat odchudzania to była jakaś zmora po prostu. I ja pamiętam, że szukałam wtedy metod, jak to zrobić, i wszędzie były jakby ciągle te same zasady, trzymanie się liczenia kalorii. No i muszę Wam powiedzieć, że to liczenie kalorii jest jakimś największym absurdem, które po prostu, ta zasada jest powielana bez końca, liczenie kaloryczności potraw, ustalanie kiedy ma się jeść, tak naprawdę pełna koncentracja na kontroli tego, co się je. Ja zaraz się podzielę tym, co uważam, że to znaczy, ja nawet nie wiem tutaj, kto tutaj, co tutaj sprawiło, że akurat ta waga się znormalizowała, bo my możemy każde wydarzenie w życiu podciągnąć pod jakby ten wątek przyczynowości, tak? Możemy mieć, nie wiem, jakieś miłe zdarzenie w życiu, jakiś romans i wtedy uważamy, że to nas wyleczyło. Oczywiście to jest, wiecie, dużo bardzo czynników, które mogą na to wpływać i my tak do końca nie wiemy, ale to, co na dzień dzisiejszy wiem, to wiem, że robiłam same błędy, czyli po pierwsze, bez przerwy myślałam o tym, co jem, i wręcz katowałam siebie myśleniem, że zjadłam coś za dużo. Były takie okresy, kiedy zachowywałam się jak typowa bulimiczka. Wiecie, co to jest? To jest nażeranie się i zwracanie tego. Także był to taki bardzo trudny czas, właśnie koło mojej osiemnastki. No i były okresy, kiedy jadłam na przykład tylko, o właśnie, to było majstersztyk po prostu. Naśladowałam kogoś, kto był szczupły, kobieta, która jadła tylko jogurty naturalne. No więc
Te osoby, które wiedzą, czym jest jogurt naturalny w kontekście medycyny naturalnej, a szczególnie tradycyjnej chińskiej medycyny, to się może za głowę złapać. Ja te jogurty naturalne wpieprzałam od rana do wieczora. Nie wiem, jak byłam w stanie to zrobić. Oczywiście wyziębiając siebie maksymalnie, bo przecież jogurt jedzony od rana do wieczora to jest coś, co wyziębia, ale miałam w głowie coś takiego, że tam nie ma cukru, a więc jest to produkt, który mnie będzie odchudzał. No i tak właśnie tkwiłam w takim przekonaniu długo i chociaż żadnych efektów z tego nie było, a ja miałam coraz gorszą, no, stan depresyjny, krótko mówiąc. Ja teraz bardzo wiele rzeczy interpretuję poprzez pryzmat medycyny chińskiej, więc to jest takie zrozumienie, umysł musi zawsze coś zrozumieć i coś sobie wyjaśnić, dlaczego i po co, i jakie błędy robił. Ja gdzieś tam głęboko jestem przekonana, że nasz stan ciała, nasz stan umysłu, emocji i tak dalej, i pojawia się po prostu ten stan, który ma się pojawić, to co my mamy przeżyć na dany moment. Natomiast na pewno jakieś wnioski mogę wyciągać w odniesieniu do tego całego odchudzania. Teraz już wiem, że ten wątek, który jest bardzo ważny i to właśnie może teraz podkreślę dla osób, które się parają z tym tematem, to jest oddech, oddychanie. W chińskiej medycynie jest coś takiego jak qi narządów. Qi narządów, czyli energia konkretnych obiegów czynnościowych narządów. Czyli organy czy narządy, wszystko jedno. I teraz każdy organ, każdy narząd ma swój kierunek krążenia energii. I okazuje się, że narządy, które są odtrawienia i asymilacji, no to jest żołądek, to jest śledziona, trzustka, wątroba, no oczywiście jelita. Ale ważne jest to, że w przypadku, gdy jesteśmy w stanie emocjonalnym fatalnym, czyli na przykład jesteśmy na siebie źli, bo to najczęściej jest złość na siebie, również i złość na innych, ale złość na siebie, bo nie lubimy siebie. Czyli jest ta złość, frustracja, czyli tak zwana stagnacja wątroby, i wątroba jest takim narządem, który reguluje qi innych narządów, czyli jakby jest takim cerberem, który jest odpowiedzialny za harmonię funkcjonowania energetycznego innych narządów. I wystarczy złość, wściekłość, rozżalenie, żeby wszystkie narządy, no w tym miejscu mam na myśli głównie związane z metabolizmem, trawieniem i metabolizmem, żeby one, ich funkcje po prostu były upośledzone. I można by było w tym momencie od razu wyciągnąć wniosek. Aha, no to jeżeli tak, no to pierwsza rzecz, nie żadne diety, które na okrągło są wałkowane przez wszystkich dietetyków, którzy są od odchudzania, bo to jest naprawdę drugoplanowe albo trzecioplanowe. Natomiast wszystkie metody, które znamy na dany moment, które nas uspokoją i doprowadzą qi wątroby do harmonii. To jest to, czyli w to się wpisuje, co się w to wpisuje? Oczywiście, że się oddech wpisuje, bo oddechem my harmonizujemy przede wszystkim tego głównego cerbera, czyli wątrobę, no bo kasujemy albo likwidujemy, albo rozpraszamy złość i frustrację, ale również, co jest ciekawe, że oddech, takie sesje pogłębionego oddechu podnosi qi śledziony. I teraz bardzo proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Śledziona jest odpowiedzialna za odpowiednią asymilację, przetwarzanie tego pokarmu w energię. Jeżeli, a śledziona też jest związana ze zmartwieniem, bo to jest wszystko tutaj w chińskiej medycynie połączone. I to zmartwienie, zamartwianie się na przyszłość jest bardzo charakterystyczną częstotliwością, może bym powiedzieć zakresem emocjonalnym, zakresem częstotliwości emocjonalnych,
które wpływają na obniżenie, pogorszenie funkcji śledziony. I teraz jeszcze dochodzi złość, no bo wkurzenie na siebie, a jakże, i biedna śledziona, która ma trawić, asymilować i bierze udział w spalaniu jakby, no bardzo ważny narząd, nie robi tego właściwie, tak, nie wykorzystuje tego właściwie. Żołądek, który oczywiście zawsze będzie źle trawił, jeżeli my będziemy robić jeść w pośpiechu, no bo najczęściej jak jesteśmy niezadowoleni z siebie, ze świata, mamy emocje, które są byle jakie, to co robimy? Albo jemy byle jak, albo jemy szybko, w biegu, po prostu no, to jest brak komunikacji niejako z własnym ciałem i możemy być na Bóg wie jakich dietach, tak? Ustawiamy sobie licznik kaloryczny, ustawiamy sobie jakieś zasady 5 razy dziennie, 10 razy dziennie, czy Bóg wie co, a w ogóle nie o to chodzi, bo organizm dokładnie wie, co on ciało potrzebuje. I ja patrzę na wszystko przez pryzmat częstotliwości, czyli jeżeli każda potrawa to jest jakaś częstotliwość i te częstotliwości w danym momencie są rodzajem stroika dla ciała, strojenia ciała. Więc jeżeli jest w głębi, się odzywa, och, mam ochotę na kawałek, nie wiem, sera, który będzie wyeliminowany w diecie odchudzającej, bo jest zaśluzowujący, to w tym momencie, jeżeli my nie słyszymy ciała, to nie sięgniemy po ten ser, chociaż na dany moment gryz sera jest potrzebny. Bo człowiek nie potrzebuje całego opakowania sera, czy całej brytwanki mięsa, czy czegokolwiek. Człowiek tyle nie potrzebuje. Człowiek potrzebuje dany zakres harmonicznych. Czyli jeżeli jest ciągota, ciśnie mnie na jakiś smak, to ten smak, organizm się domaga tego smaku, żeby wyrównać. Oczywiście zaraz ktoś powie, no tak, to jak mnie ciśnie na słodycze albo na alkohol, no to spokojnie mogę to wtrążalać. Nie, 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 to nie na tym polega. Poczucie, że jest potrzeba jakiegoś smaku, to jest tak jak słyszenie fruwającego motyla. To jest delikatne uczucie. To nie jest raptowne, krzyczące, to nie jest takie agresywne. To jest poczucie, które my łapiemy, to co jest naprawdę potrzebne, łapiemy, kiedy jest harmonia. I dlatego nadrzędne, w ogóle nadrzędne w temacie pod tytułem otyłość, nadwaga i w bardzo wielu innych zresztą, nadrzędne to jest dążenie do tego, żeby uzyskać stan przynajmniej jakiejkolwiek względnej harmonii. Bo pełnej harmonii nikt tutaj nie uzyska, bo generalnie ten format życia nie jest harmonijny. I on taki jest. Natomiast łapanie harmonii jak tylko się da, jak najczęściej. Czyli mieć metodę na siebie, na swoją harmonię. Więc w stanie harmonii usłyszysz swoje ciało. A tak naprawdę sygnały ze strony ciała są bardzo wyraziste. Tylko że krzycząc, słuchając, jakby przekrzykując, pozwalając umysłowi na ten jego krzyk, tak? Krzyk, ja rozumiem krzyk umysłu, po prostu umysł słucha wszystkich specjalistów, wszystkie trendy, umysł będzie podążał za, nie wiem, za celebrytami, którzy mówią o dietach i tak dalej. Umysł to jest taka przeszkadzajka w tym momencie. A tu chodzi o to, żeby poprzez uzyskiwanie stanu względnej harmonii, żeby usłyszeć, jaki smak wchodzi w rachubę. Ja pamiętam, już pewnie przytaczałam tą historię, jak mój syn był mały i jak go pytałam, co by on chciał, bo był bardzo wybredny, a on mówił, a no to wymieniaj mama, wymieniaj. Ja mu tak wymieniałam kartofelki. Nie. A jakie kartofelki? Smażone. Frytki, tak? Nie, ale zaczekaj, odłożę na półkę.
Tak. Jakie jeszcze mogą być kartofelki? No może być pire. I on tak ze wszystkimi potrawami, które ja mu serwowałam, to co miałam możliwość zrobienia, czyli co miałam w lodówce w danym momencie, jakie żarcie. I on tak robił i mnie po prostu krew zalewała, że on nie może się zdecydować. A on dokładnie to robił, o czym ja teraz mówię. Teraz jesteśmy na takim etapie, że obydwoje robimy, co jemy. Czyli, no tak, historia lubi się powtarzać. No i właśnie, a mamy to życie nasze jest ciągle w takiej szybkości, w biegu. My ciągle musimy być decyzyjni natychmiast, tak? Musimy, znaczy umysł lubi mieć te swoje koncepcje, co jest zdrowe, a co żeśmy usłyszeli ostatnio. A tak naprawdę to wszystko jest bardzo, znaczy ja nie powiem, że nieważne, bo dla jednego jest jedno ważne, dla innego co innego ważne. Natomiast priorytetowe jest to, co mówi twoje ciało, a ono mówi w taki sposób, żeby je słyszeć, to musisz być w harmonii, czyli musisz słyszeć potrzeby swego ciała. I ono bardzo wyraźnie mówi. A więc tak naprawdę to pierwsze dążenie, pierwsze u każdej osoby, która pyta jak schudnąć, pierwsze to jest harmonizacja. Bo tak jak powiedziałam, emocje wpływają na funkcjonowanie narządów wewnętrznych, tak zwanych obiegów czynnościowych wewnątrz. I teraz ta wątroba, która jest głównym, naczelnym tutaj generałem, zresztą mówi się tak o wątrobie, że jest generałem, ma ducha generalskiego, ona nadzoruje inne narządy, a ona jest ściśle związana z frustracją i złością, czyli te emocje po prostu powodują, że ona źle funkcjonuje. Dlatego często wzdęcia, takie odbijania mogą być, dyskomfort związany z trawieniem, konieczność rozpinania paska po zjedzeniu. To wszystko jest wątroba. I teraz rodzą się często u ludzi pomysły, że sobie wezmą coś na szybsze trawienie, czy biorą jakieś leki żółciopędne, czy biorą jakieś leki, które powodują, że refluks im ustępuje, a tak naprawdę w tym momencie, kiedy to biorą, co powodują? Jeszcze większą stagnację w wątrobie. Także w kółko, Macieju, dokładnie to samo, na okrągło. I teraz druga właśnie emocja, to jest to zamartwianie się na przyszłość. To jest taka domena kobiet, bo kobiety kochają się zamartwiać, w cudzysłowie oczywiście kochają, ale to jest ich często cecha, zamartwianie się o rodzinę, o przyszłość, jak będzie, o materię. No i im więcej tych zmartwień, tym gorzej funkcjonuje co? No środkowy ogrzewacz tak zwany, czyli śledziona. No ale śledziona oczywiście ściśle współpracuje z trzustką i z żołądkiem. A więc mamy tutaj cały zestaw objawów, układ, tak? Układ narządów, które odpowiadają za procesy trawienne. Więc jeżeli już wiemy, że zaczynamy od emocji, czyli metody na emocje, czyli w to wchodzi sport, w to wchodzi oddech, no i oczywiście na samym końcu wymieniam dźwięk, bo on jest najmniej znany, ale zaczęłam od tych najbardziej popularnych rzeczy. No, na pierwszym miejscu wymieniłabym dźwięk w tym momencie, przesunęłabym te rzeczy, bo jeżeli my zastosujemy dźwięk, czyli do własnej świątyni dźwięku wejdziemy i wtedy możemy właśnie sięgnąć po różnego rodzaju instrumenty, przy których możemy po prostu buczeć. Ktoś mnie zapytał, jak się buczy? Buczy się. Po prostu akompaniament stwarza się swoim głosem do muzyki, albo muzyka jest akompaniamentem do naszego głosu. W rytm, ten dźwięk, który nam jest wygodnie. I wtedy zaczyna się od rzeczy bardzo prostych. A wytwarzanie dźwięku, nawet chociaż taki zawodzący, taki nawet i jękliwy, jest pierwszym, najlepszym ruchem, który możesz zrobić w odniesieniu do rozpoczęcia procesu odchudzania.
Wytwarzaniu dźwięku konieczna jest praca też z oddechem, czyli muszą być głębokie oddechy, żeby można było długo buczeć. To musisz nabrać powietrza i chociażby coś takiego. Proste, bardzo proste i nie masz żadnych narzędzi, nie musisz mieć nawet narzędzia żadnego. Buczysz. I już po takim buczeniu, 5 minut buczenia już zmienia stan równowagę emocjonalną. To jest błyskawiczne. Osoby odchudzające się nie spotkałam, żeby mówiły kiedykolwiek, że próbowały się odchudzać przy pomocy buczenia albo oddychania, ponieważ nikt im o tym nie mówi. A oddech, no oddech, który idzie wraz z buczeniem, oddech i buczenie, te dwie rzeczy, to jest pierwsze w diecie odchudzającej. Pierwsze. A teraz, jeżeli chodzi o, ktoś powie w takim razie, ale ile czasu? Zawsze jak czujesz, że jesteś w dysharmonii, czyli emocjonalne rozwalenie. To jest przecież zawsze to są emocjonalne wątki. Kiedy zajadamy, kiedy ciągnie nas do tego, żeby coś przekąsić. Bardzo często ludzie zajadają stresy. Ja też miałam taki objaw. Teraz nie rozumiem tego, bo nie ma takich symptomów, tak? Można by długo mówić dlaczego, a może co spowodowało co, ale to nie ma sensu. To są teraz jakieś wnioski, którymi chciałam się z Wami podzielić, bo ten temat otyłości, nadwagi, on się pojawia. I równocześnie on się pojawia ze smutkiem albo ze złością, bo zawsze to jest nierozłączne. I teraz jedzenie. Ja powiedziałam, że jedzenie jest drugorzędne, ale nie wszystkie kwestie związane z jedzeniem, bo największy nacisk wszyscy doradcy kładą na składniki jedzeniowe. Oczywiście to jest ważne, natomiast tak jak powiedziałam, na dalszym planie, na pierwszym planie w odniesieniu do aktu jedzenia, to jest kiedy sięgasz po jedzenie. No i właśnie, i tu jest znowu słyszenie organizmu, słyszenie ciała. Bo jeżeli sięgasz po jedzenie wtedy, kiedy jest głód, czujesz po prostu organiczny głód, to jest właściwy moment. Nie w jakimś harmonogramie, w którym ty pilnujesz, oj, przyszedł czas na jedzenie. Nie. To jest kolejny, moim zdaniem, niewłaściwe doradztwo. Takie jest moje zdanie. Ktoś może powiedzieć, że cały czas głód czuje. To jest w jego głowie to cały czas. Nie ma możliwości takiej. I teraz trzecia rzecz, to jest trzecia, czy nie wiem, która, kolejna, to jest jak długo przeżuwasz jedzenie. Jeżeli weźmiesz sobie miseczkę czegoś, nie wiem, owsianki, zupy, nawet kanapkę i będziesz ją bardzo długo jeść, po prostu rzuć. To pierwsza rzecz, załapiesz moment, w którym już ten głód ustąpił. No i tutaj jest zasada następna. Nie jedzenie tyle, ile porcja przewiduje w diecie odchudzającej, tylko jedzenie powolne tyle, kiedy się skończy uczucie głodu. Czyli tak naprawdę można by było jeszcze zjeść drugie tyle, bo by się zmieściło, natomiast ty przerywasz jedzenie, jak już nie ma, bo jak ustąpi uczucie głodu, to już następne kęsy są po prostu jedzeniem. Już nie ma tego wow, już nie ma tego stanu takiego zadowolenia z procesu jedzenia. Ja to mówię, nie ma już orgazmu. Bo jedzenie jest aktem absolutnie cudownym. Świadome jedzenie. Świadome, czyli w takiej komunikacji z ciałem. I to jest bardzo, bardzo istotne. Ja nie wiem, czy w ogóle to nie jest jakby na pierwszym w ogóle planie. To jest cały czas stan takiej medytacji w procesie jedzenia. Medytacja jedzeniowa, medytacja żywieniowa. I teraz, jeżeli ty czujesz, że masz już wystarczy, bo po prostu już nie ma głodu. Jak nie ma głodu, to znaczy, że ciało już nie potrzebuje. Ale głowa jeszcze je, bo głowa jest łakoma. Łakomstwo jest w głowie. To nie jest potrzeba ciała. A więc okazuje się, że jak wolniej jesz, to zaobserwujesz, że ta owsianka, którą cała była kiedyś jedzona, cała misa, to teraz jest jedzona miseczka.
ale nie dlatego, że jest założenie, że zjem miseczkę, bo jak jest założenie, ile zjem, to w ogóle nie ma komunikacji z ciałem podczas jedzenia. Prawda, że to są zupełnie inne wątki? Czy ktoś o tym w ogóle mówi? Pewnie ktoś mówi, ale nie jest to popularne zalecanie. Teraz to się raczej zaleca, jakie cateringi dietetyczne i kiedy masz jeść. Pamiętam, że moja córka zamawiała z braku czasu jakieś cateringi i pamiętam, że to były jakieś firmy, która była tam dobrze oceniana na rynku. I ona mi to jedzenie kiedyś oddała, bo mówi, słuchaj mamuś, ja gdzieś tam jadę, a na cały dzień zamówiłam ten catering, ale ja tam, gdzie jadę, będę miała jedzenie. To ty sobie zjedz. I ja byłam po prostu, ja byłam w dennej, znaczy nie w rozpaczy, to może dużo powiedziane, ale ja nie wiedziałam, co ja mam jeść, bo tam było wyznaczone, o której godzinie, co trzeba jeść. Ja mówię, ale ja teraz nie mam ochoty na jakieś naleśniki albo tutaj na sałatkę, ja teraz mam ochotę na zupełnie co innego. Czyli oczywiście to nie jest żadne rozpieszczenie, to nie jest, to już jest po prostu pewien stan komunikacji z ciałem. Teraz jest, jak kiedyś mogłam jeść zawsze, czyli jak ktoś mi powiedział, słuchaj, mam coś fajnego do zjedzenia, no to ja mogłam zawsze jeść. Mam przyjaciółkę, do której jak przyjdę, no to ona ma zawsze na stole jedzenie i mówi, chodź coś zjemy. No, nie, zmaga się z otyłością całe życie. A ja mówię, ale ja nie mogę jeść, bo po prostu ja nie mogę, bo żygnę. Ja nie jestem głodna. A ty musisz być głodna? No i ja wiem o tym, że taki stan jest możliwy, bo to jest gdzieś tam w przeszłości, w pamięci mojej było coś takiego. Ciało, jeżeli się nie domaga jedzenia poprzez głód, to znaczy, że nie masz mu dawać tego jedzenia. Po prostu jedzenie jest po to, żeby odżywiać, jedzenie jest po to, żeby stroić ten instrument. A ten instrument stroi się odpowiednimi częstotliwościami, akurat w tym przypadku częstotliwościami posiłków. Dziwne, prawda? No kto tak mówi? Stroić jedzeniem? O czym ona gada? Jeżeli popatrzymy w ogóle na to życie poprzez pryzmat strojenia siebie albo rozstrojenia, to wtedy zrozumiemy, że bardzo wiele rzeczy, których podejmujemy się, na przykład właśnie, skoro mówię o diecie, na przykład Bóg wie, jakie diety odchudzające, głodzenie się, zmuszanie się do jakichś potraw i tak dalej. I to wszystko jest takie no, męczące bardzo, małe efekty daje, albo daje efekty jojo, czyli powrót do tak zwanej normy albo z nawiązką. Jeżeli popatrzymy na to natomiast w taki sposób, że wszystko jest wibracją, wszystko jest częstotliwością, to wtedy oczywiście zupełnie zmiana takiego paradygmatu, kompletna zmiana, najpierw nie do wyobrażenia przez umysł, bo to nie są algorytmy myślowe zbyt popularne, prawda? Ale później widzisz, ojej, z tym całym oddychaniem, jak jakoś spodnie są luźne, czy sukienka jest luźna. I ja myślę, że to są najważniejsze rzeczy, bo nawet jeżeli powiedziałabym dobrze, to może wspomagać, to może trzeba wspomagać dobrze ten środkowy ogrzewacz i tak dalej, to będą zupełnie rzeczy jakby na drugim miejscu. Ja chcę przygotować nawet jakieś takie wskazówki kamertonowe, jak się jeszcze wspierać tym dźwiękiem, natomiast chciałabym z całą mocą podkreślić, że głównie to chodzi o ten jakby nauczenie się siebie, nauczenie się swoich emocji, czyli skomunikowanie się z tymi emocjami i żeby wiedzieć, jak w tych emocjach te skrajności emocjonalne, to co nam źle robi, jak z nimi można powiedzieć pracować czy rozpraszać w zasadzie, bo to słowo pracować z emocjami to coś mi to nie leży, natomiast rozpraszać nadmiary i harmonizować, balansować. O, słowo balansować chyba najbardziej tutaj jest adekwatne. Więc no tak, to jest cała moja historia. Ja pamiętam no to wyziębienie, maksymalne wyziębienie. Ja jeszcze kiedyś takie też czytałam, to dawno temu, dawne lata, tak? Były jakieś takie porady dietetyków, którzy mówili, jak masz na stole kanapkę z wędliną, to weź samą wędlinę, a resztę odrzuć. No i ja jakoś nie za bardzo byłam nigdy mięsna. Czasami
spożywałam mięso, tak jak i teraz czasami je spożywam, ale wtedy, kiedy jest to poczucie, że z dziecka wałek mięsa i to się kończy. Człowiek nie potrzebuje dużych ilości ani mięsa, ani niczego, ani niczego. Natomiast podążanie za trendami, dietami proponowanymi przez ludzi, którzy gdzieś tam są w mediach, jest zawsze zgubieniem siebie. My możemy od innych ludzi oczywiście wziąć jakieś tam myśli, które są na ten moment z nami spójne. Tak jak teraz ja się z wami dzielę, jak jest coś spójne, to może ktoś podąży za tym, ale nie na zasadzie papugowania. Bo tak naprawdę ja coraz bardziej widzę, że wszelkie takie doradztwa, takie sztywne doradztwa, czyli przekładanie własnego doświadczenia z własnym ciałem czy z własnym życiem na kogokolwiek kompletnie nie ma sensu. To znaczy, jest opowiadaniem tylko i wyłącznie swojej historii. No i tak. Także możecie w to włączać kamertony, bo one są idealne do tego, żeby ten stan harmonii uzyskiwać. Ja, przepraszam, ja sporo mówię właśnie o tych. O tym buczeniu, o tym, żeby jest coś nie tak, jest dysharmonia, na przykład jest jakiś dziki apetyt, łakomstwo na coś, łakomstwo na słodycze, na alkohol, na nie wiem, jaranie czegoś. Wiadomo, że to jest emocjonalne. Wiadomo, że jakby, bo poprzez jedzenie my możemy zmieniać nasze stany emocjonalne, ale to nie są wskazówki od ciała, to nie są wskazówki, to są. To jest wynik, jakby to jest takie rzucanie się po kotwicę, tonący rzuca się po kotwicę, nie, tonący brzytwy się łapie, o, to bardziej tak. Więc to nie jest słyszenie swojego ciała, to są odruchy instynktualne, czy instynktowne bardziej. Tak, często ludzie walczący z nadwagą mają taki powtarzający się temat, ciągnie mnie do słodyczy i zażeram się słodyczami. Przez pryzmat medycyny chińskiej słodycze rejestruje się, znaczy przypisuje się do żywiołu ziemi. A żywioł ziemi jest związany ściśle z, jak można się domyślać, z poczuciem bezpieczeństwa, uziemienia, harmonii. Ziemia nas koi, daje nam jakby takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Jak jest to w harmonii. I teraz wszelkie stany emocjonalne nas wyrzucają z tej harmonii. No i co? I ta słodycz jest takim elementem znowu dźwiękowym, bo to jest zakres częstotliwości. Tak, tak, tak warto popatrzeć na to. Czyli ciało chce powrócić do tego, do tej słodyczy ziemi. I co jest najprostszą metodą? Sięgnięcie po słodycze, bo to jest szybka zmiana częstotliwości. Ale nie tędy droga, bo słodycz możemy uzyskać poprzez węglowodany złożone, które długo są gryzione, żółte, czyli znowu żółcie węglowodanów złożonych. Mam na myśli tutaj głównie o kasze, owsianki. I teraz okazuje się, że jeżeli zaczynasz jeść w sposób taki właśnie bo co to jest zrównoważone jedzenie? To nie są ani diety keto, ani diety wysokobiałkowe, ani diety surowe, ani żadne inne diety jednorodne, bo nie istnieje dieta dobra dla każdego. Jest wiele osób, które promują jakiś rodzaj odżywiania się, bo kojarzą dane przejście na dane odżywianie, czy dominację danych składników, kojarzą z jakimś wydarzeniem w ich pozytywnym wydarzeniem, na przykład zdrowotnym. Czyli powiedzmy, że ktoś miał jakieś dolegliwości, czy cukrzycę, czy nowotwory, czy cokolwiek. Nie czuł się komfortowo, krótko mówiąc, w zakresie zdrowia i teraz on zastosował jakąś dietę. Jakąś dietę, którą albo czuł intuicyjnie, że mu dobrze zrobią powiedzmy soki, albo ktoś mu zalecił. I teraz umysł działa liniowo. Coś zastosowałem, zrobiło mi się dobrze, a więc to jest metoda na to, co miałem. To jest liniowe postrzeganie rzeczywistości, no bo tak
Tak to się tutaj odbywa. I w ten sposób budowane są później różne opatentowane metody na nowotwory, opatentowane metody na to czy na tamto. Nie istnieje coś takiego. Nie ma takich rzeczy. To są cały czas historyjki. To są opowieści danego osobnika, który ma wpisane w swoją historyjkę, nie wiem, guzy nowotworowe i sobie połączył konsekwencje diety, nie wiem, surowej czy sokowej, czy niejedzenia, czy jedzenia mięsa, obojętne, połączył sobie w taki ciąg wydarzeniowy, tak, i wyciągnął wnioski, które dały mu podstawę do zbudowania systemu opatentowanego. No, tutaj takie mechanizmy mają miejsce. Więc ja zawsze mówię, jeżeli jest się spójnym z jakąś koncepcją i ktoś proponuje, powiedzmy, nie wiem, oczyszczanie w taki czy inny sposób, czy oczyszczanie, czy soki, czy niejedzenie przez jakiś czas, i ty masz poczucie spójności i harmonii w tym, znaczy jest takie poczucie wewnętrznej zgody. Nie, organizm nie daje objawów nietolerancji, bo ile ludzi zaczyna diety sokowe różnego rodzaju, czy tam surowe diety, nawet w zimie. No dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, jak można podążać, pomimo że podążać za czyimiś radami tego typu, co ty masz jeść, skoro ja mam najlepszy kompas, najlepszy na świecie do wyobrażenia, kompas w postaci mojego ciała. I nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś dyktował, co mam jeść, pod hasłem, że to jest zdrowe, albo że ja coś osiągnę. Ale to jest tak, że powiedzmy mój kontakt z ciałem jest, powiedziałabym, dobry albo doskonały, wszystko jedno, wystarczający, żeby sterować swoim sterem i okrętem. Zresztą ja w ogóle jestem osobą, która uważa, że samodzielność w domu i zagrodzie to jest podstawa, że nikt cię nie uratuje i nie zbawi, jeżeli ty siebie nie uratujesz i nie zbawisz, w takim kontekście bardzo prostych, takich jakby przyziemnych spraw, czyli umiejętności radzenia sobie na przykład ze swoim ciałem, albo radzenia sobie w prostych rzeczach, które człowiek powinien ogarniać, tak? I wynika to jakoś tam z typu konstytucyjnego, tej samodzielności i wręcz nietolerancji nakazów i wyobrażeń zewnętrznych, które ja bym miała implementować w moim życiu czy dla mojego ciała. Oczywiście każdy z nas jest totalnie inny, no ale dzielę się tymi przemyśleniami, bo pamiętam, że kiedyś błądziłam w związku z tym, że nie słyszałam tego mojego ciała. Byłam sfrustrowana bardzo i nie lubiłam ciała, a więc nie mogłam słyszeć ciała, którego nie lubiłam, tak? Wszystkie te kompleksy braku, poczucie nieatrakcyjności. Ja pamiętam jeszcze, jak się pusty śmiech mnie ogarniał, jak słyszałam takie teksty: musisz pokochać swoje ciało, to wtedy schudniesz. What? Co ty gadasz? Jak może mogę pokochać swoje ciało, kiedy nie mogę się patrzeć do lustra na siebie? To jest niemożliwe po prostu, więc też to jest takie pieprzenie, pokochać swoje ciało. Okej. To jest takie wmawianie sobie, tak, to jest tak jak człowiek, który ma poczucie biedy, będzie sobie codziennie wmawiał, że jest bogaty. No kolejny absurd. Absurd na absurdzie, no ale żyjemy w takiej przestrzeni, że różne historie się tutaj zdarzają i byleby sobie uświadomić w miarę szybko albo wtedy, kiedy ma się uświadomić, co jest dla nas dobre, co nam służy, co nam nie służy. Także tą trochę przydługą wypowiedzią, taki myślotok ciągły, tak, chciałabym tutaj chyba już zakończyć to moje opowiadanie. Pierwsze to jest spokój, tylko spokój może nas uratować. Spokój, oddech, buczenie, słyszenie, co chcesz. I wtedy może się okazać, że jeżeli ty masz ochotę na kawałek
zakazanego jedzenia w diecie odchudzającej, bo ty masz ochotę dzisiaj zjeść naleśnika, po prostu takiego naleśnika śmietaną polanego, to ty go zjadasz, pół godziny go jesz, no może przesadziłam, ale jesz go powolutku i stwierdzasz, że po zjedzeniu tego naleśnika, no może by się zjadło drugiego z łakomstwa, oczywiście, ale zaraz, czy ja jestem głodna? Nie, koniec, kończy się jedzenie. A może masz, będziesz mieć ochotę na to, żeby sobie garstkę zjeść, a tych migdałów, bo masz ochotę na migdały. Okej, to można nazwać kolacją czy czymkolwiek. Czyli jakby, żeby w ogóle nie przywierać do tego całych takich zasad, że my musimy, nie wiem, 3 razy, 5 razy, 10 razy. Po prostu to są historyjki. Oczywiście wszystko jest ubrane jeszcze w takie stwierdzenia, że to jest udowodnione naukowo, bo to jest taka przestrzeń, że to słowo udowodnione naukowo to ma po prostu moc przebicia. To jest jakby święte słowa. Wszystko ma być udowodnione naukowo, chociaż nikt nigdy w życiu niczego nie udowodnił. No ale to już jest insza inszość. Kochani moi, w takim razie wszystkie grube dziewczyny przytulam i buziaki im daję. Nie załamujcie się i nie róbcie tych błędów, które ja robiłam, chociaż jak one mają być zrobione, to będą zrobione. No cóż, co ja mogę tutaj innego powiedzieć? Buziaki, papa. Pa.